Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about it. Dobry vlogmas numer 8. Zapraszam na oglądanie. Zaczniemy od kalendarzy. Jestem oczywiście w niedoczasie, bo powinnam już wychodzić. Mimo że jest niedziela, to idę do fryzjera. I dzisiejszy poranek spędzę z Adasiem, którego poznaliście u mnie na innym vlogmasie. Aha, i mamy miksitkę batonik. Fitness, moja ulubiona. Wysokobiałkowy, orzechowy. Bardzo dobrze znam, uwielbiam, często jem. Także ekstra. Herbatka. Znowu żółta. Brennnessel Citrone. Cytryna z czymś. Bardzo proszę o tłumaczenie, jeżeli ktoś zna język niemiecki, a wiem, że są tu takie osoby. I kalendarz z Tesco. Gdzie jesteś, ósemko? Ja w ogóle ten kalendarz zostawiam sobie na przyszły rok, bo on ma piękne, duże okienka i zrobię w nim prezent dla mojej córki. O! Brownie gluten free z czekoladą belgijską z Costa Coffee, ale czadzik. Dzisiaj dwa pyszne batony. Nowa pozycja do spania. Luis dzisiaj na małpiatkę. Poduszki oczywiście rozwalone. Proszę mnie tu i dog yoga o poranku. Pamiętajcie o rozciąganiu, kochani. Zostaw, to jest mamuni. To jest jego miejsce tutaj. Cześć, Adaś. Cześć, kochani. Właśnie się przedłużamy. Tu mam kanapkę, nie do jedzenia. Ona powiedziała, że ona bardzo mało je, ale chciałam powiedzieć, że ona tutaj pączki ma. Pączki, przyniosła mi pączki. Miało. My się całe życie odchudzamy. Chudzi chcemy być. A Ola na przedłużanie włosów przyniosła pączki. No, jak ja mam wiesz teraz? Co? Ty masz chyba amnezję, bo przecież my byśmy umówieni, że cię przynoszę pączki. Ola, ale nie mogę powiedzieć ludziom, że miałem ochotę na pączki. To był pretekst. Powiedziałem, że jak nie przyjdziesz pączki, to ci włosów nie przynoszę. God damn it, masz rację. No, musiałem. Spaliłam coś. Naszą intrygę. No, bo i co teraz? I masz i co teraz? Tak naprawdę, dobra, tak naprawdę ja go zmusiłam do jedzenia tych pączków. Przycisnęłam jego głowę obcasem do podłogi i wcisnęłam mu pączkę na siłę. Takie włosy właśnie przedłużamy. Wiecie, bo piękno, zawsze piękno bardzo często boli i wymaga poświęceń, więc ona dzisiaj się poświęca. Ona tak jest boli. Piękna i tak jest piękna, ale zaraz będzie cię bolało. Widzisz, czujesz? Tu cię nie, to mnie nie boli. Musisz się bardziej postawić. Widzisz, że źle przykleiłem teraz i co? Będziemy ściągać. No i będę miała krzywy. Nie, żartuję, jest okej. Okay. Tak, ale powiedziałeś, że nowe włosy, a to są te same włosy, które miałam doczepione w Warszawie, Show Pony. Kilka dni temu, jak byłam tutaj w salonie, to te włosy były zdjęte, oczyszczone, zrobiliśmy regenerację, Oli zrobiliśmy kolor. Dzisiaj ona przyszła z pączkami i teraz Ola je pączki, ja muszę niestety pracować. Założyliśmy włosy, zakładamy włosy, żeby nie było i ona powiedziała, że leci na shopping, choć nie wiem, jak sobie dzisiaj poradzi z tym shoppingiem. No dzisiaj można w Żabce zrobić shopping, wiesz, już jeden zrobiłam. No właśnie. Tam wszystko jest. A ty pączki w Żabce kupiłaś? No bo piekarnia była zamknięta. Jest taka emotikonka na Facebooku. Ale ty mi oszukałaś, to są najlepsze pączki w którym mieście i ty do Żabki poszłaś. A ty powiedziałeś, że jest pyszny i pół jest niezjedzony, też mnie oszukałaś. Cofam. Wszystko. Everybody lies, jak to mówi Dr. House. Wszystko taka sprawa. Cofam. Wszyscy kłamią. No, sikuje nie. Się chce teraz. Zamknięta była moja piekarnia, taka ulubiona. I obok jest Żabka. I pani powiedziała w Żabce, że oni mają świezutkie. Tak, ja powiedziała świezutkie piecywo, że mają. Świezutkie. I że właśnie dzisiaj nad ranem ono przyjechało i były tylko trzy te pączki, więc kupiłam wszystkie. Co no ale my jesteśmy w trójkę, a tak myślałam, że będziemy w trójkę. Tak, bo jeszcze Marcel siedzi, Marcel tutaj. Tutaj. Tak, Marcel się wstydzi, ale pomacha wam. I potem mnie pozwie za pokazywanie go w internecie. On już podpisał RODO, wiesz? Nie umawialiśmy się na to. No, także w miłej atmosferze tak spędzamy święta. Niedzielny. No, w sumie to. Wiesz, śpiewa Celina nam śpiewa. Tu już mamy, wiesz, jak po prostu i trzymasz krzywo głowę i będzie krzywa. Później powiesz mi, że tobie źle włosy założyły. No bo ja patrzę ty na moich ADHD widzów. Po prostu. To też, ale też patrzę na moich widzów.
Ja nie chcę, żeby oni mnie widzieli z profilu, bo lepiej wyglądam z przodu. Ja na przykład jak sobie robię zdjęcia, to robię z góry, bo jak ktoś mi robi z dołu tak jak ty, to mam takie wolne. Tak. Pod brudy się robią, no. Tu sobie robisz, nie? I tak z góry. I od razu wyglądasz jak milioner. I powinienem, ja w ogóle nie wiem, czy ja w tym roku nie wystartowałem w Mister International. Właśnie, dlaczego? No nie wiem, o z trzech dni słyszę, że wyglądam zajebiście. Ale słuchaj, 2020 jest twój. Mówisz? No pewnie, wszystko przed tobą. No tak, ty pójdziesz na siłownię, a ja jakoś nie. A ja pójdę do Top Model MILF. Wiesz, to jeden jeszcze program, jeden z niewielu, w którym nie byłem, więc może ten Top Model. Top Model. Oczywiście, my jesteśmy z nią, Joanna, bo wiesz, tam... No właśnie. Chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Ta-dam! Znowu jestem sobą. Dobra. Dobra, dziękuję. Czekaj, aureola ci zrobię. Święta nasza. Święty LOL! Czekaj, tak, o tak! Od razu, ale bo za anioła możesz robić, ci powiem. Do świętego Mikołaja. Ja będę Mikołajem, ty będziesz moją gwiazdką. Ale ty brody nie masz. Z tymi włosami czuję się jak anioł. I Adaś powiedział, że jestem świętą Lolą. A ja będę Mikołajem i będziesz moją śnieżynką. I my z Lolą pójdziemy na shopping. Tak. Padł tutaj mega fajny pomysł, trochę szalony, ale na razie nie mówmy, bo zobaczymy jak będzie z realizacją, ale jest możliwość wspólnego projektu, który... Ja pogotuję, a Lola będzie jadła i Lola będzie mówiła, że jest pyszne, bo wtedy widzą mówią zawsze, że jest wszystko pyszne. Ale nudy. Pamiętaj. Nieprawda, wcale tak, wcale nic takiego nie ustaliliśmy, ale wymyśliliśmy coś mega. I to będzie niespodzianka, spodziewajcie się tej niespodzianki już niedługo. I po prostu wyskoczycie z butów. Ja to zrobimy? No. Zajebiste. Ekstra. Ale jak coś skopiesz, będzie na ciebie. No dobra, ale jestem święta, mi się wszystko wybaczy. Ja się nie przyznam. Szykuję się na degustację piw w ciemności. Byliśmy z mężem kiedyś raz w życiu na kolacji w ciemności. I to było niesamowite przeżycie. Wydaje mi się, że wam opowiadałam o tym na YouTubie. Ale to było naprawdę dawno temu, nie wiem, z 3 lata temu. No i teraz degustacja piw. Ja nie jestem jakimś wielkim piwoszem, ale to wydarzenie mnie na maksa zaintrygowało. No i odbywa się w centrum Gdańska, więc nagram wam kilka scen z Gdańska Głównego. I mimo, że to jest w ciemności, to jednak witamy się ze wszystkimi i w ogóle jak będzie jasno, więc pomaluję usta na czerwono i znowu ta pomadka Matemi Slick w kolorze Party Pink. Zaraz wam pokażę, jak ona wygląda. O tak, od razu lepiej, co? Fajny jest ten odcień czerwieni, bo on jest taki bardzo żywy. To jest taka różowa czerwień, czy pomarańczowa czerwień. Czy pokażę wam się z innej perspektywy. O, taka lekko, mocno w zasadzie żarówiasta. Więc wyglądam tak, mam na sobie sukienkę z Pretty Shop, link wam zostawię na dole i link do tego wydarzenia również na dole. Mam nadzieję, że będę mogła trochę ponagrywać w ciemności również te komentarze niewybredne. Tak wygląda cała stylówka z tą sukieneczką. No sukienka dla mnie jest hitem zimy 2019, jest po prostu przepiękna. I do tego czarna torebka i te botki, o których wam mówiłam z Kazara, z outletu. Także tak, nie trzeba żadnej biżuterii, bo tutaj mamy suwak, trochę się tutaj dzieje. Jestem ciekawa, czy wam się podoba, czy lubicie skórzane ubrania. Napiszcie na dole. Ja bardzo, w tym roku szczególnie właśnie sukienki i spodnie. Idę! Człowiek będzie spóźniony na degustację, a to protest, słuchajcie. Nauczycieli. No pięknie. Wiadomość, bo tutaj w ogóle nie można niczego nagrywać, nawet w ciemności. Nawet dioda nie może żadna się palić. Więc, a może wam choinkę pokażę. Więc to jest, to są moje ostatnie słowa, zanim zgaszą światła.
Wysłuchaliśmy przed chwilą, jakie są zasady tej kolacji w ciemności z degustacją. Trochę jestem zestresowana, bo jednak, no to jest stresujące, ale fajnie wyjść poza taką strefę komfortu, bo wtedy pewne zmysły się wyostrzają, inaczej odbieramy smaki i w ogóle. I też trzeba się właśnie przyzwyczaić do tego poczucia takiej niepewności, że jest tak ciemno, że po prostu boisz się podrapać w nos, bo jest szansa, że podrapisz nie swój nos. Bo człowiek jest taki skołowany. O, jacyś ludzie mi tu weszli w kadr. Także zobaczymy się po. A tak wygląda minutę po zapaleniu światła po degustacji i było niesamowicie. Zaraz wam opowiem, jak będziemy na długą, się przyzwyczaję do światła. Protestu już nie ma, jest za to piękny, podświetlony Neptun i z tyłu równie piękna choinka. I techno leci. Mamy w tym roku techno choinkę. Chyba jest jakiś pokaz. Proszę, jaka piękna i wysoka. Chcę wam powiedzieć, że prezentowanie komuś takiej degustacji w ciemności, kto lubi piwa, tudzież lubi przeżywać takie niezwykłe rzeczy, to jest ekstra pomysł. My mieliśmy do degustacji 6 różnych piw i przekąski i w całkowitej ciemności człowiek na początku czuje ogromny niepokój, potem zmysły się wyostrzają i bardzo intensywnie czuć wszystkie aromaty, zapachy. No to było po prostu coś niesamowitego. No i też no nie będę ukrywać, że żarciki, które padały między stolikami w związku z tym, że było całkowicie ciemno, również były niewybredne. Także namiar na miejsce, w którym możecie kupić sobie taką degustację dla siebie lub właśnie dla kogoś w prezencie, zostawiam wam na dole. One się odbywają w różnych miastach w Polsce, między innymi właśnie w Gdańsku, w piwnicy Rajców. Także mega polecam, super to było. Obczajcie to, jakie tłumy są w Gdańsku w niedzielę wieczorem, ale również są piękne dekoracje świąteczne. Napiszcie na dole, czy ten kadr wam się podoba, bo ja uwielbiam taki widok, kiedy mamy właśnie kamienice z dwóch stron, aż po horyzont. I na końcu jeszcze mamy piękną bramę. Się brzydko wrażę, ja tu nagrywam. Jesteśmy na jarmarku, który możecie znać z mojego intro. Nagrywałam je bowiem pierwszego dnia, kiedy oni mieli swoje otwarcie. I to było przed vlogmasem. Więc teraz jest jeszcze piękniej, ale jest też straszny, straszny tłum. Ja tutaj wolę w tygodniu przyjeżdżać, zdecydowanie. Ale za mnie gapa, schowałam już piwka takie rzemieślnicze, które kupiłam na tym evencie. I tutaj mamy piwo świąteczne z piwnicy Rajców z aromatami takimi korzennymi, naprawdę fajne. I tutaj dla mojego braciszka lager wiedeński. On jest fanem takich piwek, także żegnam się z wami z lodówki. Idę montować ten film, żebyście na gorąco mogli obejrzeć, co się u nas działo. I za chwilę otworzę jeszcze, już poza kamerą, kopertę od Oliwci, bo jeszcze mi dzisiaj nie dała. Także trzymajcie się, kochani, i widzimy się już jutro w kolejnym vlogmas. Pa! Na cały świat, kochani!